witajcie, z tej strony Natsu i dzisiaj nagrywam dla was Q&A, które obiecałam. Dwa filmy temu pisaliście w komentarzach pytania, na które byście chcieli uzyskać moją odpowiedź. No i jestem, tak? Jestem tutaj po to, żeby poodpowiadać na różne wasze pytanka, rozwiać jakieś wszelkie wątpliwości, bo pewnie kilka z nich się narodziło na przestrzeni ostatniego czasu. Dodatkowo bardzo dawno nie nagrywałam takiego Q&A, jak chyba z pół roku temu, więc to jest fajny czas, żeby coś takiego nagrać. Więc tak, słuchajcie, ja mam tutaj oczywiście posklinowane te komentarze, żeby się nimi posiłkować i żeby po prostu na nie poodpowiadać. Zesklinowałam raczej te, które były takie najbardziej lajkowane i takie najbardziej sensowne, bo nie ukrywam, że niektóre pytania były takie o, więc też najczęściej powtarzające się właśnie zesklinowałam i będę tutaj odpowiadać. Co się stało między tobą a Pauliną, że ostatnio spędzacie ze sobą tak mało czasu? Pomiędzy mną a Pauliną się nic takiego nie wydarzyło. Nie byłyśmy ani pokłócone, ani nie było między nami żadnej spiny, sprzeczki i tak dalej. Po prostu w dobie ostatnich wydarzeń ja ogólnie mniej wychodziłam z domu, miałam słabszy kontakt z ludźmi dookoła. Zatem po prostu przez jakiś czas faktycznie miałyśmy tego kontaktu mniej, ale też po prostu Paulina była na wakacjach przez tam jakoś ponad tydzień, więc też logiczne, że po prostu się nie widywałyśmy. A teraz wszystko już wróciło do normy. To my nie mamy względem siebie jakichś większych oczekiwań na takiej zasadzie, że nie mamy sobie za złe, jeżeli ktoś na przykład potrzebuje chwili przerwy i po prostu chce się na przykład bardziej zająć sobą lub po prostu spędzić trochę czasu sam ze sobą. Jak się wszyscy czujecie? Czemu zdecydowaliście się na zamieszkanie w trójkę, a nie tylko we dwoje? Czy jest inny aspekt oprócz kosztów? Oczywiście właśnie aspekt kosztów jest w tym momencie dla nas istotny, ponieważ zdecydowaliśmy się na dom, który nie jest tani, jest bardzo ładny, podoba nam się bardzo, zależy nam, żeby właśnie ten dom wynająć. Ma on ponad 300 metrów, więc jest to po prostu duża przestrzeń. We dwójkę byśmy jej normalnie najzwyczajniej w świecie sami nie zapełnili i też dużo tej przestrzeni byłaby po prostu nieużytkowana. I my nie mamy problemu, żeby zamieszkać na przykład z Mefiuszem, który z nami teraz obecnie cały czas mieszka, bo my na ten moment jeszcze nie planujemy takiego, wiecie, budowania jakiegoś domu, dzieci, rodzina, wiecie o co chodzi. My jeszcze mamy to wszystko przed sobą. Na ten moment jeszcze fajnie nam się mieszka z kimś, a też z Mateuszem mamy naprawdę fajną relację, że też nie wchodzimy sobie jakoś turbo w drogę i bardzo dobrze nam się ze sobą mieszka. I tak naprawdę do celowo zastanawiamy się, czy nawet nie zamieszkać jeszcze jedną z osobą, bo po prostu byłoby też dla nas to odciążające pod względem właśnie kosztów. To jest raczej ostatni taki etap, kiedy będziemy mieszkać właśnie jeszcze z kimś, a później może pomyślimy już właśnie nad tym, żeby zamieszkać we dwójkę. Wtedy kiedyś będziemy też na to, tak wiecie, gotowi, że okej, to jest ten czas, że teraz skupimy się maksymalnie na sobie. I też rozwiewając wszystkie spekulacje, bo akurat takiego pytania nie było, choć dalej widzę, że tam gdzieś na TikToku ludzie nie wiedzą. Dalej jestem z Marcinem, bo też jakby, no to też widać w sumie na moich filmach, że cały czas też mieszkamy razem, przeprowadzamy się razem, więc nie rozstaliśmy się. O co chodzi z tą sytuacją, którą przedstawił Wardęga na jednym ze swoich live'ów odnośnie wyzywania go przez ciebie? Ja pamiętam tą sytuację, to były urodziny Wojtka Goli i my byliśmy wtedy z Marcinem pokłóceni. I tak jakby nie byliśmy wtedy razem. Rozstaliśmy się trochę w takiej, wiecie, w kłótni i jakby to rozstanie to było w ogóle pic na wodę, jakby no nie rozstaliśmy się faktycznie, tylko trwało to może 2-3 dni taka kłótnia i potem wszystko wróciło do normy. Ale faktycznie wtedy, gdy byliśmy pokłóceni, byliśmy na tej imprezie osobno, tak jakby. Wiecie, jak to czasami bywa na imprezach, trochę emocji. Imprezy nie sprzyjają do rozwiązywania takich konfliktów. I my się po prostu bardzo pokłóciliśmy na tych urodzinach. Do tego się dołączyły jeszcze jakieś osoby z zewnątrz. Ja byłam po prostu w tamtym momencie bardzo, bardzo rozzłoszczona. I generalnie ja, jak jestem zdenerwowana i tym bardziej są to tematy związane z moim związkiem, z moją taką strefą prywatności, to ja po prostu zamieniam się w potwora. Dla mnie się nic innego nie liczy. I dla mnie po prostu ktokolwiek mi stanie na drodze, to jest moim wrogiem, tak jakby. Kobiety, jak są zdenerwowane, to czasami się tak zachowują i po prostu są nieobliczalne. Akurat Wardęga stał na schodach, rozmawiał z kimś, ale widziałam, że kątem oka patrzy na mnie i się śmieje. Ja wtedy w tamtym momencie też lekko pod wpływem alkoholu po prostu podeszłam i zapytałam się, co się kurwa śmiejesz. Ale nie wyzwałam go, nie powiedziałam do niego debilu ani nic. I poszłam sobie dalej. I ja poszłam z Andziaks gdzieś tam na bok domu, zaczęłam płakać, zaczęłam po prostu rozmawiać jakby odnośnie mojej kłótni z Marcinem. Sylwester do nas przyszedł ze spiną, z takim nastawieniem, że jak ja mogłam tak do niego powiedzieć i tak dalej. Wiecie, dla mnie to wtedy się nie liczyło po prostu, jakby w napływie emocji powiedziałam coś, nie przywiązałam do tego jakiejś większej wagi i po prostu poszłam sobie dalej, poszłam dalej wyżalać się na temat Marcina. I następnego dnia, jak wstałam, wysłałam mu wiadomość głosową, przeprosiłam go, powiedziałam, że nie miałam jakby złych intencji, ja źle to zinterpretowałam, jakby napiłam się drinka i tak dalej, czasami ludzie pod wpływem emocji i tak dalej się tak zachowują. Odsłał tą głosówkę, nic mi nie odpisał i tak naprawdę w sytuacji, kiedy jest nagle znowu głośno, kiedy on robi live'y na ogromną ilość ludzi, kiedy jest po filmach Pandora Gate i tak dalej, on takie coś wyciąga na zewnątrz, po to tylko, żeby wbić kolejną szpilkę, dla mnie takie średnie, niesmaczne, w sensie nie rozumiem sensu wyciągania tego, ale ja nie mam mu za złe, jeżeli uważa, że to było na miejscu,
żeby to wyciągać, rozumiem. Kim z Team X oraz Not Sword masz teraz najlepszy kontakt, z kim najgorszy? Jest jeszcze tam, żeby ponorować, ale ponorować już nie będę, słuchajcie. Z Not Sword, no na pewno mam najlepszy kontakt cały czas, niezmiennie, no z Pauliną, z Dominikiem mam też całkiem bliski kontakt, bo po prostu mieszka też blisko Paulina. Z Alicją co jakiś czas się widuję, choć rzadziej. Ostatnio byłam u młodej Nikoli, ale z nią nie widuję się też naturalnie często, bo jest po prostu daleko umiejscowiona. A zresztą po prostu nie mam za bardzo kontaktu, bo są tam jakieś nieporozwiązywane sprawy między nami, jakieś tam żale i tak dalej. Po prostu tego kontaktu nie ma, może dobrze, bo po co się kłócić, lepiej czasami po prostu chcę nie mieć kontaktu. A jeżeli chodzi o Team X, no to z Moniką mam chyba najlepszy kontakt, a z całą resztą jakoś tak średnio. Jak poradziliście sobie z przetrwaniem tych najgorszych, najbardziej medialnych dni? Tutaj też właśnie nawiążę do tego, że czułam ogromną presję i czułam się bardzo źle w momencie, kiedy ta afera wybuchła, ponieważ ludzie oczekiwali ode mnie, że ja odejdę od Marcina. Gdzie dla mnie naturalną sytuacją, naturalną sprawą jest, że związek jest po to, żeby być z drugą osobą w ciężkich chwilach. Nic nie wydarzyło się takiego, dlaczego miałabym Marcina zostawić, ponieważ to, co wam mówi w filmach, to jest po prostu prawda. Tak na dobrą sprawę nie wyobrażam sobie go w takiej sytuacji zostawić tylko dlatego, że cała Polska obrzuca go w danym momencie błotem. Wiem, że pewnie oczekiwalibyście innej odpowiedzi, oczekiwalibyście ode mnie innej reakcji. Pewnie no, nigdy nie zmienię postrzegania Marcina przez jakieś osądy osób z zewnątrz, przez jakieś spekulacje, przez jakieś teorie spiskowe i tak dalej. Ja rozumiem, że każdy z was może mieć swoją interpretację tej sytuacji. W rzeczywistości wszystko wygląda po prostu też trochę inaczej. Mam nadzieję, że to jak to wygląda naprawdę, to w końcu po prostu ujrzy światło dzienne też. Mam nadzieję, że po prostu jak sprawa się zakończy, jak też sprawa w prokuraturze się zakończy i zostaną odpowiednie osoby pociągnięte do odpowiedzialności, to wtedy się też wszystko wyjaśni. Czy jak wyszła cała drama z udziałem Marcina, miałaś myśli o zerwaniu, czy byłaś po jego stronie od początku? Nas ta sytuacja na pewno nie poróżniła. Ja Marcinowi ufam. Ja też miałam przyjemność przeczytania całej konwersacji od samego początku do końca przez te 2 lata z tą dziewczyną, której Marcin wysłał tę głosówkę. Oprócz tej głosówki nie było tam nic innego. Nie będę go rozliczała za coś, co wysłał mając 18 lat, co było tak naprawdę tyle lat temu, ponieważ my się wtedy nawet jeszcze nie znaliśmy. Sama robiłam dużo głupich rzeczy w takim wieku. Jeżeli chodzi o sprawę Stewarta, nie będę się tutaj w ogóle wypowiadać, ponieważ nie mam tutaj nic więcej wam do przekazania, tak na dobrą sprawę. Jak się czujesz z tym, że aktualnie każdy twój krok jest analizowany i często komentowany na Twitterze? Myślę, ja to rozumiem, no wiecie, jakby teraz już to trochę ucichło, ale wcześniej było bardzo, bardzo modne, bardzo na topie, żeby wywlekać mi i innym osobom biorącym udział w tym cokolwiek nasze każde posunięcie, każdy ruch. Ja to rozumiem, na tym polega internet. Co o tym sądzę? Sądzę, że dużo z tych zachowań było po prostu kurskich. Dlatego, że nam się po prostu w pewnym momencie życie obróciło do góry nogami. Wiecie, teraz możecie poznać taką moją perspektywę tego wszystkiego, jak to wyglądało. Nie będę wam powtarzała tych rzeczy, które wam mówił Marcin, to też nie będę mówiła w jego imieniu. To chciałabym, żeby to była po prostu totalnie moja interpretacja tej całej sytuacji i moja strona, której jeszcze w sumie ani razu nie powiedziałam wam, a dopiero teraz jestem gotowa, żeby o tym porozmawiać. Nasze życie przez ostatnie ponad miesiąc było po prostu straszne. Wydaje mi się, że to była niesamowita selekcja ludzi, którzy naprawdę są wokół nas i którzy chcą nas wspierać, a tych, którzy po prostu byli dla jakichś korzyści lub po prostu te relacje nic nie wnosiły do naszego życia. Tym osobom, które oczywiście nas wspierały, jestem bardzo wdzięczna. Też trzeba przyznać, że to wszystko tak było takie bardzo łańcuchowe, lawinowe, wiecie o co chodzi, że na samym początku bardzo mało osób się odezwało i dopiero później z czasem, kiedy ludzie się zaczęli zastanawiać, jak to faktycznie wygląda, coraz więcej osób napływało, którzy tam wyrażali jakieś słowa wsparcia. Marcin też podczas tej całej sytuacji reagował w różny sposób, reagował impulsywnie, pod wpływem emocji, ale też musicie wiedzieć, że te wszystkie emocje były prawdziwe i nic nie było udawane. Ten film też nie zrobił niczego, nie wniósł niczego dobrego, jednakże no, wydaje mi się, że w takich sytuacjach, kiedy mama Marcina dostaje telefony, że ktoś ją i jej córkę, faktycznie ludzie mogą po prostu zachowywać się w lekki sposób irracjonalnie lub po prostu inaczej niż by się zachowali, jakby myśleli nie pod wpływem emocji. Wydaje mi się, że każdy z nas by zachował się w podobny sposób. Jak cała Polska nagle rzuca się na jedną osobę i wydaje samosąd, to naprawdę można popaść w paranoję, no nie? W pewnym momencie ja się bałam nawet, mówię, kurde, będę wychodziła z psem, ktoś pozna tatka i ktoś, nie wiem, ktoś mi psa zaatakuje na ulicy albo mnie. Na szczęście do żadnych takich sytuacji nie doszło. To prawda, dostawałam masę okropnych
wiadomości w DM-ach i tak dalej. Nie wiem, czy gdyby nie to, że mam za sobą okropną dramę i dużo różnych sytuacji w życiu, nie wiem, czy bym sobie z tym poradziła. Tak szczerze, po tym wszystkim już będziemy tak silni, że tak naprawdę nic nas nie złamie. No, muszę przyznać, że to było znowu takie zderzenie się z kolejną falą też hejtu związaną z moją dramą. Swoje odpokutowałam, jeżeli ktoś uważa, że jeszcze za mało, no to trudno. Ja po prostu zaczęłam żyć normalnie i też nie wydaje mi się, żebym zrobiła cokolwiek, co by mogło kogoś zainicjować do tego, żeby mi to znowu wyrzucać na zewnątrz. Teraz zmienimy trochę temat, bo dostałam pytanie, opowiedz coś o antykoncepcji. Mówiłaś kiedyś, że masz spirale, fajnie byłoby, jakbyś powiedziała. Ja zaczynałam z antykoncepcją hormonalną, brałam tabletki, lecz przez te tabletki niestety nabawiłam się najprawdopodobniej przez nie włókniaka gruczolaka piersi. Jest to łagodny guz. Miałam tego guza usuwanego i od tego czasu też już nie przyjmuję tabletek. Później nie miałam w ogóle żadnej antykoncepcji hormonalnej, a teraz mam spiralę. Taka spirala jest na 5 lat, ja ją założyłam około rok temu. Samo założenie trwało co prawda 5 minut, ale było bardzo bolesne, na to trzeba się przygotować. I później przez kolejne 3 tygodnie możecie odczuwać taki cykliczny ból, jakby miesiączkowanie, ale później wszystko wraca do normy. Może być trochę zaburzone też miesiączkowanie, ale moim zdaniem taka spirala jest turbo wygodna i turbo... Kurczę, po prostu to jest wygodne, wiecie o co chodzi, mimo wszystko. I też w każdym momencie, jeżeli na przykład chciałabym się zacząć starać o dziecko, to po prostu taką spiralę się wyciąga u ginekologa i tyle. I jesteście znowu z powrotem płodne, tak jakby. Jakby też dużo jest takich głosów, że no, że osoby, które, że kobiety, które jeszcze nie były w ciąży, żeby lepiej tego nie zakładały, można być bezpłodną i tak dalej. Jakby faktycznie zawsze jest jakaś, no jakby zawsze jest jakaś możliwość, że coś może, że mogą być jakieś komplikacje, ale tak naprawdę przy wszystkim, wiecie o co chodzi. Jeżeli sobie pójdziecie do ginekologa i pytacie się o to, zróbcie sobie właśnie taki wywiad z lekarzem, to wam wytłumaczę o co chodzi i tak naprawdę nie ma się czego bać. Czy Marcin będzie się pojawiać czasami u ciebie na odcinkach, czy też wróci na swój kanał YouTube i tak dalej, czy planujecie razem działać w internecie? No ja bardzo bym chciała też zacząć już też tworzyć normalny content z Marcinem, no bo żyjemy razem, obydwoje jesteśmy influencerami, to jest nasza praca, to jest nasze hobby, wy jesteście naszymi widzami, jesteście dla nas ważni, kontakt z wami jest dla nas ważny. Jakkolwiek by teraz dużo osób nie uważało Marcina za najgorszą osobę w polskim internecie, to on naprawdę, naprawdę lubił to robić, naprawdę dla niego te życie w przestrzeni internetowej i jego widzowie byli ważni. I też bardzo by chciał wrócić do tego, żeby z powrotem nagrywać. I ja też na pewno będę chciała go pokazywać, bo wiecie, no przeprowadzamy się za jakiś czas, będziemy razem mieszkać, no naturalne jest, że będziemy uczestniczyć w swoich życiach nawzajem. Ja też bardzo kibicuję Marcinowi, żeby po prostu zaczął tworzyć powrotem swój content, taki jaki tam będzie sobie chciał robić. Mam nadzieję, że zrobi to jak najszybciej. Te osoby, które będą chciały przy nim zostać, zostaną. Te osoby, które będą chciały odejść, odejdą. Naturalna kolej rzeczy. Zdradzić więcej o wyjeździe w grudniu. Ja mam 11 grudnia urodziny i właśnie jadę też z okazji w sumie trochę urodzin i lecimy na Maderę. Jedziemy chyba 8-15 bodajże, albo 9-15, coś takiego. No i w sumie tyle. Czy sprawy ostatnich tygodni związane z Marcinem wpłynęły jakoś na waszą relację? Jak tak, to w jaki sposób? Oczywiście, że wpłynęło to na naszą relację. No, jakby Marcin po prostu żyje teraz w ciągłym stresie. Jest to dla niego nowa całkiem sytuacja. On to widzi, jakby mu się po prostu życie w jednym momencie tak po prostu rozwaliło. I to wpłynęło też na naszą relację, jak najbardziej. No, mamy ciężki czas za sobą, mamy dużo stresów za sobą, mamy dużo bardzo ciężkich sytuacji za sobą, o których tutaj nie mogę mówić, ale było cholernie ciężko. A jak to wpłynęło? Wpłynęło na to tak, że na pewno jesteśmy silniejsi teraz obydwoje, że na pewno nasza relacja się jeszcze bardziej zaciśniła i że jeszcze bardziej czujemy, że możemy na sobie polegać. Czy dużo osób się od was odwróciło? Kto twoi znajomi i rodzina myślał o tym, że Marcin zostałaś z Marcinem i będziecie razem wynajmować dom? Odradzali ci to, czy coś w tym stylu? Nie, moi rodzice nas jak najbardziej wspierają. Wspierają też Marcina. To, co mogli, to nam oczywiście pomagają. Jeżeli chodzi o przyjaciół, no to moi przyjaciele wszyscy też, jakby ja też nie mam dużo przyjaciół, oczywiście wszyscy zostali. Większość przyjaciół Marcina również została, ale też część niestety się odwróciła. A też część na przykład na samym początku było negatywnie nastawionych, a potem zmieniło swoje zdanie. Chcieliśmy kilka jakichś czynności zrobić, na przykład, nie wiem, coś z samochodem albo takich po prostu w jakichś usługach. To czasami się zdarzało, że ktoś na przykład odmówił albo coś takiego. Było kilka takich krzywdzących sytuacji. Dużo osób faktycznie też zostało. Ale też chciałam tutaj z tego miejsca podziękować wszystkim osobom, które się w prywatnych wiadomościach odezwały do mnie, do Marcina, bo my to bardzo doceniamy i my to naprawdę bardzo, bardzo nam to też pomogło. To tyle, słuchajcie, już mi zaschło w ustach, już rozgadałam się też na te tematy wszystkie i tak dalej. Chciałam wam też bardzo podziękować osobom, które w tych ciężkich chwilach mi wspierają. Dostaję ogromną masę listów do domu, słuchajcie, w wiadomościach prywatnych, bo też wiecie, mówię tutaj o osobach, które piszą paskudne rzeczy, ale też muszę wspomnieć o osobach, które piszą mi słowa wsparcia. Bardzo wam dziękuję za te wiadomości. Ja to czytam teraz na większą skalę niż czytałam to wcześniej, bo też to w jakimś stopniu mi to po prostu pomaga, bo widzę, że też są osoby, które też po prostu są w stanie trochę
klarowniej i jaśniej spojrzeć na niektóre sytuacje. Ja będę dalej nagrywała na swój kanał, ja będę dalej nagrywała swoje filmy. Tyle, po prostu. Jeżeli ktoś tego nie chce oglądać, to po prostu nikt nie ogląda. Na pewno będę nagrywała jeszcze kolejnego Q&A w nowym domu, jak nam się żyje i tak dalej, więc wiecie. Chciałabym też częściej po prostu być z wami na bieżąco, co się dzieje w moim życiu, w naszym życiu. Nie chciałabym, żebyście znowu analizowali moje słowa pod względem tamtej sytuacji i tak dalej, bo uważam ten temat za zakończony. Ja nie mam nic więcej do powiedzenia, Marcin nie ma nic więcej do powiedzenia. Od nas już też najprawdopodobniej więcej na ten temat nie usłyszycie w przestrzeni internetowej. Nie będziemy też odpowiadać na żadne inne zarzuty, opinie, komentarze. Po prostu dla nas ten temat jest już urwany w internecie, jest już za nami, jest to temat zakończony. Tym filmem też pierwszy raz o tym jakoś mam większy wywód na ten temat i też ostatni raz. Więc jeszcze raz dziękuję za oglądanie tego filmu. Zostawcie subskrypcję na kanale, żeby być na bieżąco oczywiście. Podajcie też na mojego Instagrama. No i tyle, a kolejny film już w poniedziałek. Buziaki. Ale się rozgadałam. Się rozgadałaś.